Witam wszystkich w dzisiejszym odcinku, pierwszym pilotażowym odcinku kursu ICE, czyli kursu elektroniki, informatyki i sieci dla hobbystów. Jest to pierwszy odcinek na moim kanale po polsku. Jeżeli ktoś oglądał mnie wcześniej, to prawdopodobnie wie, że zajmowałem się do tej pory elektroniką, ale chciałbym się skupić na ten moment na technikach informacyjnych, jak i też sieciach. Więc tak, dzisiaj chciałbym w pierwszym pilotażowym, zerowym odcinku kursu omówić tematykę. Tematyka kursu to będzie to głównie informatyka. Jeżeli będziemy mogli poszerzyć sobie to o implementację różnych rzeczy w praktyce, będę starał się pokazywać to w praktyce elektronicznej, czyli jeżeli jesteśmy w stanie zaimplementować jakieś kontrolery albo coś w tym stylu, zależy czym się będziemy zajmowali, to będzie też tematyka poszerzona o elektronikę. Jeżeli chodzi o sieci, to bardziej praktyczny aspekt, czyli jak skonfigurować niektóre rzeczy, jak zrobić na przykład firewalla, żeby było bezpieczniej, a potem też i głębsze rzeczy, takie na przykład jak konfiguracja urządzeń sieciowych lub też aplikacje webowe pisane w Pythonie, w C++ albo w innych tego typu rzeczach. Jeżeli chodzi o osoby, dla których jest ten kurs, jest to kurs głównie dla osób, które zajmują się tym hobbystycznie już trochę dłużej, czyli nie będę się tutaj skupiał na gramatyce różnych języków programowania, jak i też na podstawowych rzeczach, jak implementować podstawowe rzeczy, jak na przykład przejść przez wszystkie elementy tablicy albo coś w tym stylu. Nie będziemy się takimi rzeczami zajmowali, będziemy raczej wszystko implementować w praktyce. Jeżeli chodzi o organizację kursu, to kursy będą w odcinkach. Każdy odcinek kursu będzie miał inną tematykę. Raczej nie będzie związany za bardzo z poprzednim. Każdy odcinek kursu będzie maksymalnie 30-minutowy. Jeżeli chodzi o przyszłość kursu, to mam nadzieję, że będzie się po prostu on podobał wszystkim zainteresowanym. Będę się tutaj skupiał głównie na takich rzeczach, na małych projektach, tak jakby każdy odcinek będzie małym projektem, który każdy będzie mógł sobie prześledzić we własnym tempie i go odtworzyć. Więc to by było na tyle w zerowym odcinku. Zapraszam wszystkich do oglądania następnego, w którym już zaczniemy tworzyć jakieś podstawowe, może topologie, albo pisać jakiś program.